Dzień dobry, moi drodzy. Chciałem porozmawiać dzisiaj o pracy i mocy. A do energii jeszcze dojdziemy. Otóż pojęcie pracy i mocy narodziło się gdzieś tam na przełomie XVIII i XIX wieku w rezultacie rewolucji technicznej, technologicznej, kiedy ludzie nauczyli się budować maszyny, które wykonywały za nich pracę. A dokładnie mówiąc, nie tyle za nich, bo już od czasów niewolnictwa to nie ludzie chodzili w kieracie i napędzali różne urządzenia, a zastąpiły maszyny zwierzęta. Jeśli chodzi o rewolucję przemysłową, to fabryki, a więc przedsiębiorstwa, w których pracowały maszyny, a nie wykonywano te różne przedmioty ręcznie. Takie przedsiębiorstwa istniały już zanim doszło do wymyślenia i skonstruowania pierwszych maszyn parowych. No tyle tylko, że główną siłą pociągową były na przykład konie. No i to nie było zbyt efektywne. Koń może pracować tylko przez niewielką liczbę godzin na dobę. Trzeba go karmić, trzeba zabezpieczyć mu czystą i suchą stajnię, w której odpocznie i przenocuje. Konie w tej stajni, konie muszą obsługiwać ludzie, konie chorują i wtedy trzeba wzywać weterynarza i przez jakiś czas pracy wykonywać nie mogą. Wszystko to sprawia, że istniało moc, duże zapotrzebowanie na skonstruowanie urządzenia, które wykonywałoby pracę nie w oparciu o siłę mięśni jakichkolwiek żywych organizmów. No i kiedy skonstruowano pierwsze takie urządzenia, to pojawiły się pytania o to, w jaki sposób je zoptymalizować, to znaczy w jaki sposób wycisnąć jak najwięcej pracy, na przykład dostarczając odpowiednią ilość paliwa. Czy ta praca, czy z danej ilości paliwa można wyciągnąć nieskończoną ilość pracy, czy są na to jakieś ograniczenia? Ludzie zaczęli to badać, no i powstała dziedzina specjalna, która się tym zajmuje. I dzisiaj wejdziemy przez drzwi do tej dziedziny, do termodynamiki i zajmiemy się zbadaniem, o co chodzi i jaka jest definicja tej pracy. Ja się w fizyce, pracy mechanicznej, pracy wykonywanej przez maszyny. Ja się zamknę. O, i w ten sposób będziemy mieli więcej miejsca i możemy przejść do drugiej tablicy. Otóż okazuje się, że poprawna definicja pracy mechanicznej to jest iloczyn działającej siły. Czy praca zawsze związana jest z siłą, która działa na pewnym przesunięciu? I prawidłowa definicja pracy mechanicznej to jest iloczyn siły razy przesunięcie, które odbywa się w kierunku działania siły. I tu mamy dwa takie przykłady, dwa obrazy Aleksandra Gierymskiego, Piaskarze. Oba zresztą pochodzą z końca XIX wieku. Nabrzeże Warszawy, do którego podpływały barki i łodzie wydobywające piasek z dna rzeki, i następnie trzeba go było załadować na wozy, które stały tutaj wysoko na ulicy. No więc widać tutaj osobę, która wykona za chwilę pracę. Ten robotnik przeniesie masę m piasku, równoważąc działającą na nie siłę grawitacji, a więc równoważąc ciężar i działając na tę masę siłą skierowaną do góry, z niższego na wyższe piętro. A tutaj ta osoba za chwilę
machnie łopatą i będzie działać na piasek na tej łopacie siłą także skierowaną do góry, która przenosząc ten piasek w kierunku działania siły. No więc obaj panowie wykonują dodatnią pracę w tym wypadku. Może dodam jeszcze w tym momencie, że gdyby była taka sytuacja, w której siła działałaby w przeciwnym kierunku do przesunięcia, no to ta praca miałaby znak minus. Też jej wartość bezwzględna była równa iloczynowi działania siły i tego przesunięcia, ale znak pracy byłby ujemny. I dlaczego tak jest, dlaczego tak trzeba przyjąć, to za chwilę, to znaczy pewnie na następnej lekcji się przekonamy. Tu mamy zupełnie inny obraz. Ten obraz jest taki naturalistyczny. Widać, że Gierymski też interesował się światłem i tu mnóstwo jest różnego rodzaju odblasków i cieni, a to jest takie idealistyczne podejście do pracy polskiego rolnika, polskiego chłopa. Widać gdzieś w tle wieś, nieproporcjonalnie wielki krzyż, który przypomina o takim nastawieniu w stosunku do pracy mieszkańców wsi wynikającej z religii chrześcijańskiej, katolickiej. No i mamy tutaj parę wołów, która orze pole. No, woły ciągną za ten dyszel, ciągną pług za ten dyszel siłą skierowaną, tą czerwoną, skierowaną pod kątem do góry, ale pług przesuwa się w poziomie, no więc pracę, którą wykonują te woły, definiuje iloczyn tej siły. Pamiętacie, że każdy wektor można rozłożyć na dwa wektory. Można rozłożyć na wektor pionowy i poziomy, ten czerwony wektor, więc tylko ten zielony, poziomy wektor odpowiada za pracę tą mechaniczną, którą chcemy uwzględnić. No i praca to jest iloczyn przesunięcia razy wartości tego wektora. Jeśli one przesuwają się o kilka metrów, no to trzeba pomnożyć ten wartość tej składowej poziomej wektora przez te kilka metrów. No i tu jest interesująca też dygresja. Są sytuacje, w których praca mechaniczna jest równa zero. No tutaj przynajmniej w pewnym przybliżeniu pani niesie torbę. Na torbę działa siła grawitacji skierowana w dół, jej ciężar, no więc pani musi zrównoważyć tę siłę grawitacji, działając na torbę do góry pionowo, a przesunięcie jest w poziomie i nie ma składowej siły, którą pani podtrzymuje torbę, skierowanej wzdłuż przesunięcia, i w takim wypadku praca jest równa zero. No pytanie, dlaczego męczymy się, nosząc, nie wiem, na przykład do szkoły plecak czy coś takiego, to samo powinno dotyczyć plecaka na plecach. Otóż okazuje się, że sposób, w jaki chodzimy, powoduje, że niedokładnie przesuwamy się, nasz tor nie jest dokładnie poziomy. Prostując, stając, dokonując kroku, najpierw kolano mamy ugięte, a potem ono się prostuje, przez to stale przesuwamy się, a potem znowu się ugina, kiedy stawiamy nogę, którą podnieśliśmy, kolejną, i to oznacza, że stale przesuwamy się do góry i do dołu. No i przesuwając się do góry, podnosimy się jako razem z tą torbą w kierunku działania siły. Siła działa w kierunku przesunięcia i w związku z tym nasze mięśnie wykonują pracę i dlatego się męczymy. Dlatego też dużo łatwiej jest jeździć na rowerze, dlatego że no, rower jest tak skonstruowany, że te ruchy naszego ciała są znacznie mniejsze, jeśli jeździmy po równej drodze. Tak? No, ale już na przykład, kiedy mamy sytuację taką, że chcemy przyspieszyć, wspinamy się na pedały i zaczynamy tak całym ciałem ruch całego ciała, no to wtedy oczywiście wykonujemy tej pracy znacznie więcej i wtedy łatwo się zmęczyć. No i to ma jeszcze jedną taką swoją konsekwencję dla ruchu satelitów na orbicie.
Pamiętacie, rozmawialiśmy o tym, że siła dośrodkowa, siła grawitacji działa prostopadle do prędkości. No, to znaczy, że przesunięcie w bardzo małej chwili czasu tutaj jest równe V razy delta T i jest prostopadłe do prędkości. To oznacza, że siła grawitacji w takiej idealnej sytuacji, kiedy satelita porusza się po orbicie kołowej, nie wykonuje żadnej pracy. No i w związku z tym taki satelita, raz umieszczony na orbicie, dostatecznie wysokiej, żeby nie było problemu z oporem wywołanym przez zderzenia z cząstkami powietrza, z cząstkami atmosfery, tam gdzieś w wysokiej próżni, może tak naprawdę bez zużycia paliwa lecieć, latać po tej orbicie tak długo, jak chcemy. No w praktyce oczywiście jakieś tam siły oporu występują, w związku z tym satelity mają na pokładzie odrobinę paliwa, za pomocą którego są spalając, które są w stanie korygować swój tor lotu, swoją orbitę. No i w końcu przykład sytuacji, w której pracy fizycznej nie ma, to jest zdjęcie amerykańskiego obrazu. Widzimy tutaj jakiegoś urzędnika, klerka w jakiejś firmie, który pracuje, razem z nim pracuje prawdopodobnie jego asystentka. Analizują dokumenty, nie ma tutaj siły, nie ma tutaj przesunięcia, wszystko odbywa się w ich głowach i z takim wysiłkiem, choć jest to wysiłek, wszyscy wiemy, tak samo dzieje się ucząc, bardzo dużo dzieje się w naszych głowach, kiedy się uczymy i to jest męczące, ale z takim tego rodzaju wysiłkiem nie wiążemy pojęcia pracy mechanicznej. No dobrze, film ma już 12 minut, myślę, że w tym momencie skończymy i za chwilę nagramy następny na temat jednostek pracy i tego, co to jest moc. Dziękuję bardzo.